Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Kamal, a to jest 8 odcinek z naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym się zabrać za zadanie bohater narodowy. Musimy zbadać miejsce zbrodni, gdzie to, zarąbano jaja panu Reginaldowi. Dobra, także cóż, ruszajmy. Uda się. Wyraźne ślady piłowania. To była bardzo precyzyjna kastracja. No co, zdecydowanie. No dobra, co ja tu jeszcze mogę zbadać? Możemy zejść na dół ewentualnie, ale nie wiem, czy jest sens. Bardziej chyba w okolicy powinno coś być. Chociaż tak z drugiej strony. A tu coś jeszcze jest. Zaschnięta plamka krwi. Okej, ale za wiele to nam nie dało, chociaż widzę jakąś lupę na dole. Tu coś jeszcze jest. Na gwoździu wisi kawałek płaszcza, mocno spryskany wodą kolońską. Zapach powinien prowadzić do złodzieja. Okej, no dobra, to ruszajmy za tym zapachem, tylko coś go nie widzę, teraz widzę. Dobra. Gdzie są jaja? Pana Reginalda. Dobra, czyli rozumiem, że idziemy z tym zapachem, no i miejmy nadzieję, że faktycznie nas to do złodzieja doprowadzi. Mam nadzieję, że sobie tylko tych jaj nie przyczepił. Dobra, gdzie ten zapach dalej? Tędy chyba. Czasami jest trochę problem z widzeniem tego zapachu. W głowie. Mam czasem problem z tym, żeby go zobaczyć. Teraz tędy. Nie pomoże im. A, moment, moment, gdzie ten zapach? Kurde, czekajcie, bo czasami tak jak mówię, jest problem z widzeniem tego zapachu. Jakby tutaj? Nie, tutaj chyba? Tutaj chyba nie, moment. Kurde, on tu gdzieś lata, ale... Stół i wino z przyjemnością. A, tu dalej prowadzi, dobra, bo ten zapach chyba słaby, nie wydaje mi się. Przez co tak średnio go widać. Tutaj, tu, teraz tutaj schodami. Nie, on to raczej tych jaj nie zarąbał. Kurde, no nie widzę tego zapachu. Jest tym problem, naprawdę. Tędy teraz chyba. Oho! Zapach prowadzi do tych drzwi. No to tam się będzie chyba działo, coś czuję. Dobra, wbijamy. O, widzę, że przeszkadzam. To nie jest to, na co wygląda. Słowo honoru. No, potknąłem się, a ona już tam leżała. Psst, Hughes, to nie on. Ja przysięgam. To wszystko nieszczęśliwy zbieg okoliczny. Co? Poczekaj, to nie jest mój mąż. Że co? Nie, nie twój mąż? Kim jesteś i co robisz w moim domu? Natychmiast się wynoś, bo wezwę straż. Dobra, dobra, stary, oddawaj mi jaja. Uspokój się, chcę tylko porozmawiać. Wydaje mi się, że nie mamy o czym rozmawiać. Ależ wprost przeciwnie, mamy, mamy. Muszę przyznać, że jesteś w znakomitej formie jak na swój wiek. No, zdrowe odżywianie i lampka wina z rana świetnie konserwują. To ciekawe, naprawdę ciekawe. A słyszałeś może kiedyś o posągu Reginalda Dobry? Każdy w tym mieście o nim słyszał. Reginald to nasz bohater narodowy. Rzeczywiście. Skoro jesteś tak świetnie poinformowany, to może wiesz, kto ukradł mu jaja? Ja wszystko wyjaśnię. To... Rosalinda? Wiem, że tam jesteś! Ty i ten twój gach! No nie, jeszcze on? To naprawdę nie jest mój dzień. Mam cię, parchu! Stawaj do walki, ty! Zaraz, co tu się dzieje? Rosalinda, jednego jeszcze bym ci wypatrzył, ale dwóch!
Zaraz, zaraz. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Masz mnie za naiwnego? Zaraz się oduczę dobierania się do cudzych żon. No stary, by nic, ja nie chciał, ja nie wiedział. Nie mam na to czasu. Wracaj do domu. Tak. Tak będzie lepiej. Ja... nic tu po mnie. Dobra, wygońmy go i odzyskajmy te jaja w końcu. Nie wiem, kim jesteś, ale gdyby nie ty, to byłoby ze mną krucho. Dzięki. Dzięki za ratunek. Mhm. To teraz może porozmawiajmy. Rosalindo, kochanie, bardzo cię proszę, zostaw nas samych. No dobrze. Przyznaję się. To ja ukradłem te jaja. I nie uwierzysz. One naprawdę działają. My z Rosalindą dzisiaj, wyobraź sobie, już 3 razy. 3 razy? Robi wrażenie. No nie? W moim wieku? To więcej niż przez ostatnie 10 lat. Mimo wszystko ukradłeś te jaja i musisz je zwrócić. Słuchaj, a może się jakoś dogadamy? Zostaw mi jaja. Ja ci zapłacę. Nie daj się prosić. Dzięki nim znowu czuję się młody. Nie no, stary. Czekajcie, może na jakiś kompromis pójdziemy. Mogę ci je pożyczyć, zobaczmy co się stanie, jak to nacisnę. Może mogę ci je, powiedzmy, pożyczyć na jeszcze 1 dzień. Co ty na to? 1 dzień to co najmniej kolejne 3 razy. Umowa stoi. No i super, dobra, mamy kompromis jakiś. Ja pierdzielę, zadania w tym dodatku to jest... A ten już 4 raz leci, no dobra. Poczekaj 1 dzień znowu, okej, czyli kolejne zadanie, które nam się przeciągnęło w czasie. Dobrze, to myślę, że w takim razie możemy zabrać się przy okazji za coś innego. Tylko pytanie właśnie za co, czy w Corvo Bianco? Nie, tam się jeszcze nie skończyło, klient ma zawsze rację, to musimy aż tydzień poczekać. Pieśń rycerskiego serca, może to? Odwiedź Guillermo w lazarecie. Może to byśmy sobie zrobili, czy by nie w sumie? Zobaczymy, o co tam chodzi z tym zadaniem. Dobra, pójdziemy sobie na rynek, przeniesiemy się tam tą tablicą szybkiej podróży. Ja pierdziel, ale... Nie no, dodatek to jest złoto totalne, naprawdę. Już w tym momencie o wiele bardziej mi się podoba niż serca z kamienia. Dobra, to teraz tak, tutaj, okej, no dobra. To przenieśmy się na te błonia turniejowe. Cały czas się zastanawiam, czy grać tego Gwinta, czy nie, bo tak z jednej strony widzę, że być może jakieś szanse mamy, bo udało mi się wygrać z tym gościem w banku, ale z drugiej strony, czy mi się aż tak chce grać tego Gwinta? Właśnie chyba niekoniecznie. No dobra, tak czy siak, no będę trzymać to zadanie, gdzie ono było, wielki turniej. No zadanie nam przecież z dziennika nie ucieknie, jak mi się zachce, jak mi się zachce, to sobie zrobię to zadanie, jak nie, to nie, jeszcze zobaczymy, pogadajmy z Guillermem. A to jest on, którego my, ratowaliśmy 2 razy na początku. No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. Niech zgadnę. Z dnia na dzień stała się odległa i wyniosła. Choć jeszcze poprzedniej nocy była zalotna i pełna powabu. Żartujesz sobie? To poważna sprawa. Choć nie przeczę, że wspomniana dama jest bardzo bliska memu sercu. Boję się, że padła ofiarą złych czarów. I nie ma nikogo, kto mógłby jej pomóc. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę?
Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. A może po prostu miała chore gardło? Nie zawracałbym ci głowy, gdybym uważał, że ten dźwięk był naturalny. Zauważyłeś u niej jeszcze jakieś inne objawy? Nie, od tamtej pory mnie unika. Ale ludzie plotkują. Co mówią? Że jest skryta, że nikt jej nigdy nie widział po zachodzie słońca, że potrafi nagle zniknąć. Nadal nie widzę w tym nic niezwykłego. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Na czym dokładnie polega ten turniej? To największe wydarzenie roku. Rycerze z całego świata zjechali się i będą walczyć o najwyższą nagrodę. Ale przede wszystkim o chwałę. Będzie jazda konna, strzelanie i walka piesza. Zakwalifikowałem się pierwszy raz i miałem wielkie nadzieje związane z tym turniejem. Ale... Tak, wiem. Wszystko dla Vivienne. To niecodzienne zadanie. Nie zawsze muszę przystępować do rycerskiego turnieju, żeby wypełnić zlecenie. Dlatego moja cena też nie będzie codzienna. Nie jestem bogaczem. Ale oczywiście chcę cię sprawiedliwie wynagrodzić. Ile zażądasz? No dobra, o kurde, 500 na samym starcie, serio? No dobra, to nie wiem, 525 może podciągnijmy? Zgoda. Tyle uda mi się zebrać. Żeby też oczywiście nie za dużo, żeby nie naginać cierpliwości. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? Nie no, wyścigi to ja akurat umiem. Dobra, myślę, że porobimy sobie wszystko po kolei.
Możemy zacząć od strzelania, jak wolisz. Okej, okay, zagijamy na strzelnicę. No dobra. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo jak temu Kupidynowi, który strzelił ciebie. Wal w czerwone. Okej, dobra, to w takim razie namierzajmy od razu. No i okej, chyba wszystkie, tak? Dobrze, a nie, tu jeszcze. A nie, ten już zaliczony, okej. Jeszcze raz? Nie, jeszcze raz chyba już niekoniecznie, myślę, że wystarczy. Wystarczy tego strzelania. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. No dobra, to niech będzie. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Okej, to w takim razie lećmy. Na trasę wyścigu musimy iść, no dobra. Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błonie. Kończy się z powrotem na arenie. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za arenę. Teraz tam pójdziemy. Aha, czyli to będzie próba czasowa, a nie wyścig jako taki. Ej, to fajnie w sumie. Powiem wam, że ja zawsze wolałem próby czasowe, niż się ścigać z kimś bezpośrednio. Znaczy to w grach wyścigowych, czy tak ogólnie jakoś tak właśnie wolę bardziej testować, powiedzmy, swoje własne możliwości, niż kogoś pokonywać. Pamiętajcie, najlepsza rywalizacja to z samym sobą. Tak, mądre słowa samuraja na dziś. Dobra, a tymczasem już chodźmy pościgać się. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. No dobra, czyli momencik. Walka konno. Przytrzymanie przycisku służącego do ataku spowoduje wejście w tryb zwolnionego tempa, dzięki czemu łatwiej będzie trafić w cel. Okej, Geralt sam wybierze stronę, w którą ma wyprowadzić atak. No dobra. Aha, okej, dobra, czaję. Tylko teraz tak, bo niestety jest noc, ja tu zbytnio nic nie widzę. Okej, dodatkowy czas. Nie widzę zbytnio jakby tych celów, wiecie, bo jest cholernie ciemno. O, tu mamy gościa. Dobra. Ale widzę, że gra mi chyba sama oznacza te cele? Możliwe. Nie wiem, na razie jedźmy. Oho. Dobra, trochę oszukałem, ale niech będzie. Dawaj, Geralt, przyspiesz, przyspiesz. Dobra, bo widzę, że mi te cele się na mapie pokazują, o właśnie. Dobra. No i co, to tyle? Pojedziesz jeszcze raz? Mogą rozstawić nowe kukły. Nie no, chyba już rozumiem co i jak, także mamy dość. Wystarczy. Nie chcę zmordować konia przez prawdziwą gonitwą. Dokąd teraz? Z chęcią się rozruszam. Czemu nie? Doskonale. To będzie walka piesza. Jeden na jednego. Każdy tutaj ćwiczy inny styl. Na przykład Rainfarn walczy halabardą. No dobra, idzę, gijam, no teren ćwiczebny. Okej. Porobimy sobie te wszystkie ćwiczenia. ...drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować.
Te treningi warto odbyć, żeby wiedzieć właśnie, jak to mniej więcej na tym turnieju będzie wyglądać. Na mnie spojrzał, na pewno na mnie. No, podejrzewam, że jakbym trafił na wyścig konno, na ten konny wyścig, bez wcześniejszego przygotowania, to bym to zrąbał raczej, wydaje mi się, bo nie znałbym zasad. Wow! Okej, moi drodzy, wybaczcie za to cięcie, ale tak nagle totalnie z życi mi skraszowało grę, także... A, takie rzeczy się zdarzają. Dobra. A tymczasem już ruszajmy na ten... A co mieliśmy iść teraz na teren ćwiczebny? Kurde, bardzo dawno mi tej gry nie skraszowało, aż się zdziwiłem. No wiecie, zazwyczaj jak się nagrywa starsze gry, no to raczej jestem na to nastawiony, że mi się skraszuje gra, ale... w przypadku gier z kategorii wieśka to raczej nie nastawiam się nigdy na jakieś krasze. Także dosyć mocno się zaskoczyłem, że takie coś mi się stało, no ale dobra. Już mniejsza z tym, lecimy teraz na ten teren ćwiczebny. Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. No dobra, około, kto lećmy? Na honor! Pozwól, panie, że to ja skrzyżuję z tobą miecze. Dość mam już tej roboty. No dobra, rozumiem, że znaków używać chyba nie mogę, tak? Dalej! Bez wytchnienia! Okej, także w takim razie na spokojnie się z nim bijmy. Aha, i co, i to już? Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Nie, myślę, że już chyba wszystko zrobiliśmy. Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. No dobrze, idź do namiotu rejestracyjnego i zapisz się na turniej, okej. O kurde, to chyba nie tędy. No, cywilizowany człowiek wszedłby po schodach, ale ja oczywiście przeskoczę przez barierkę, tak? Takie typowe. No dobra, to w takim razie ruszajmy. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego kolejnego już crasha. Jeśli jakiś już crash będzie, to Bandicoot. A teraz już lecimy się zapisać na ten turniej. Kurde, ale powiem, że naprawdę strasznie dużo zawartości jest w tym dodatku. Ja się nie spodziewałem, bo serca z kamienia, jeśli chodzi o zawartość opcjonalną, to tam była raczej taka bieda. Tamten dodatek skupiał się właśnie na kwestiach fabularnych tylko i wyłącznie. A tutaj jest totalnie odwrotnie. To mi się podoba. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Ciekaw jestem, czego się dowiedziałeś o Geralcie z Rivii. W roku 1267 niejaki Geralt, członek cechu wiedźmińskiego, został pasowany na rycerza przez królową Mewę i mianowany Geraltem z Rivii. Była to nagroda za specjalne zasługi odniesione w bitwie o most na Jarudze. Zakładam, że waszmość wie, o jaką bitwę chodzi. To były czasy. We dwóch z Kahirem poprowadziliśmy garstkę Nordlingów przeciwko Nilfgaardzkiemu oddziałowi. Wygraliśmy bitwę, bo koniecznie musieliśmy się przedostać na drugi brzeg rzeki. Tak, tak było. Genialne nawiązanie do książek swoją drogą. To było chyba w Chrzcie Ognia, o ile się nie mylę, na samym końcu, ostatni rozdział książki. Ravix z Czteroroga? Jak się do tego dokopałeś? Tutaj, w Toussaint, traktujemy heraldykę poważnie. Jedna wizyta w książęcych archiwach wystarczyła, żeby zdobyć wszystkie potrzebne dane. Pod mianem Ravix z Czteroroga wystąpiłeś na uczcie z okazji 15 urodzin królewny Pawetty, córki królowej Calante z Cintry. Zgadza się. No to faktycznie nieźle pokopał, też tutaj nawiązanie do książek, ale nie no, Geralt z Rivii oczywiście. Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem.
Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Właściwie to wszystko wiemy, ale może on powie nam jakąś jeszcze jedną ciekawą informację, więc pogadajmy o tym wszystkim. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na bieżąco podawane na tablicy przed moim namiotem, więc zawsze można sprawdzić, kto w danej chwili prowadzi. Okej, to akurat jest spoko informacja. Nie ukrywam. Kwestia nagród bardzo mnie ciekawi. Za każdą wygraną konkurencję zwycięzca otrzymuje trofeum. Laureat wszystkich konkurencji stanie do ostatecznej walki o chwałę i najwyższą nagrodę tegorocznego turnieju. A ten, kto pokona zeszłorocznego czempiona, dostanie nagrodę główną. W tym roku jest to miecz, który zostanie wykuty specjalnie dla zwycięzcy przez samego Corneliusa z Asengardu, słynnego mistrza płatnerskiego. Jaśnie oświecona sprowadziła go aż z Nazairu. Mówiłeś coś na temat przysięgania? Zgodnie z naszym obyczajem, rycerze wybierają sobie treść przysięgi, która będzie ich wiązała na czas całego turnieju. Ślubują na coś, co reprezentuje ważną dla nich cnotę. Mam wrażenie, że wiem już wszystko na temat rycerskich turniejów. Wyśmienicie, wyśmienicie. W takim razie, na co chcesz przysiąc? No zobaczmy, co mamy do wyboru. Może podwiązka jaśnie oświeconej to będzie takie, powiedzmy, patriotyczne w kierunku Tussauds, możemy to kliknąć. Przysięgam na podwiązkę jaśnie oświeconej, że będę walczył z poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Oho, kolejne urzędowe sprawy. Wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju. Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! No dobra, dzięki wielkie stary. No nawet muszę przyznać, że ciekawie się prezentujemy w tej zbroi. Okej, idź na strzelnicę. No dobrze, to ruszajmy. W sumie to nie wiem do końca, ile trwa odcinek, przez to, że musiałem to cięcie zrobić, ale dobra. Najwyżej troszeczkę przedłużymy. Zrealizujmy sobie ten turniej. Geralt, a niech mnie! Postanowiłeś zostać błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatre.
Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie nohal fistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie. Mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia. I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. No dobra, niech będzie. Nigdy nie odmawiam partyjki gwinta. Dobra, miałem w tego gwinta nie grać, a i tak gramy, ale dobra. No dobrze, to myślę, że z tymi kartami możemy polecieć. Dobra, rozpocznij grę. Nie będziemy się tam jakoś specjalnie zastanawiać. W sumie ewentualnie mógłbym zobaczyć, czy mamy jakiegoś innego foltesta, ale dobra, już trudno. Mamy szpiega na start, to jest dobre. Róg dowódcy, nie wiem, czy ja bym to chciał wymieniać. Te karty... Dobra, wymieńmy. No i okej, w miarę się opłaciło. Dobra, on ma widzę talię Skojatel, okej. Ja na początek sobie szpiega oczywiście użyję. I mam nadzieję, że zgarnę jakieś sympatyczne karty. No, szału nie ma. Ale dobra. Aha, i on na sam start rzucił ulewny deszcz. No dobra, w takim razie nie używamy jednostek oblężniczych. Polecimy tak, powiedzmy, subtelnie na początek. Może zastosujemy taką taktykę, żeby on wysypał się ze wszystkich kart i później go styramy. Byłoby dobrze. No, to by nie była taka zła taktyka. A i on spasował już, co ciekawe. Dobra. Ale to dobrze będzie. Tylko czy ja chcę... Czekajcie, bo teraz patent jest taki, że muszę zużyć najmniej kart. Ale żeby to wygrać. Nie, oblężnicze bez sensu. Dobra, to rzućmy Kairę w takim razie. No okej. Najważniejsze, że mamy wygraną i będę mieć teraz jedną kartę więcej. Od niego, więc no jakieś tam szanse będą na to, żeby to wygrać. Dobra. Ale też mówię, to gwinta gram bez jakiegoś ciśnienia. Fajnie też, że muzyczka do gwinta w Tusą się zmieniła. Nie jest to samo co w podstawce. To są takie niby małe detale, na które pewnie mało kto zwraca uwagę w ogóle, ale ja takie detale w grach zawsze doceniam. Dobra, co my tu jeszcze? Dobra, rzućmy tego Zygfryda. Mam tylko nadzieję, że on... O kurde. A właśnie, i się zaczyna. No dobra, może damy radę, a w sumie czekajcie, właśnie, bo ja mogę sobie teraz buffować się. Nie, no stary, no jaja sobie robisz z tą pożogą. Poważnie. Nie wytrzymam, dobra. W takim razie może z jednostkami obleżniczymi się wstrzymajmy na razie. Nie no, serio. Nie no, hopie, ty chyba przeginasz lekko, wiesz, wydaje mi się. No dobra. On spasował? No to dziwne. Czy ja wygram? Nie, nie, jednym punktem. Jednym punktem. Boże, jaki fart. Gratuluję. W takim razie zamieniamy się. Czas szybko minął. Zaraz powinna zjawić się panna Vivienne. No, ruszam do boju pierwszy. Powodzenia. Ale miałem farta teraz. Ja tu miałem takiego jakiegoś dziwnego farta tego gwinta. Może zagramy jednak w tym zadaniu pobocznym ten turniej. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi. Przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Przed wami Horm Akerspark. To książę prosto z Mecht. Brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek.
za cel obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To wiedźmin Geralt z Rivii. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy! No dobra, to lećmy. Nie powinno być jakiegoś specjalnego problemu, mam nadzieję. Dobra. Ja mogę już się przygotować? Jeszcze nie. Okej, my w czerwony. Dobra. Już ustrzelił ponad połowę celów. Czy uda mu się dotrwać? Czy przegra? Tak jak wiem. Zawodnik. Aha, i to już. Okej. Łatwo poszło. Wspaniały Geralt z Rivii pokonał przeciwnika. Roztarł go w pył i miazgę. Zawstydził jak grzesznika. Jakaś lepsza kusza. Mam nadzieję, że lepsza. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Możesz mi powiedzieć coś na temat pozostałych nagród? Nie mogę poświęcać ci więcej czasu niż innym uczestnikom. Mam tu obowiązki. Wybacz. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Oho, uniknęła tak nagle tematu, czyli coś jest na rzeczy. Przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivienne. Może znajdziesz w nim jakiś ślad? Miałeś rację, że Vivienne jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Daj mi chwilę. Muszę odsapnąć. Dobra, moi drodzy, ale wiecie co, myślę, że ten turniej rycerski będziemy sobie kontynuować w kolejnym odcinku, bo tak jak też mówiłem, nie mam w sumie pojęcia przez tego crasha, ile odcinek już dokładnie trwa. Nie chcę, żeby, nie wiem, trwał półtorej godziny czy coś takiego, więc myślę, że tu możemy zakończyć, a ten turniej dokończymy sobie już w odcinku właśnie następnym. Mam nadzieję, że się wam podobało, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się właśnie dzisiaj czy jutro, już sam nie wiem, jak te odcinki wlatują. Nie mam pojęcia, ale dobra, widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmin 3 Krew i Wino. Na razie.